Cześć, jestem Klaudia, to kanał no i Już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Przeprowadzono doświadczenie chemiczne przedstawione na schemacie. No i na schemacie mamy źródło prądu stałego, żaróweczkę i ten owód elektryczny ma podpięte do siebie dwie elektrody grafitowe, które są zanurzone w roztworze wodnym badanej substancji. Podkreślam, w roztworze wodnym, czyli czymś, co jest w wodzie rozpuszczalne. I podpunkt A. Podkreśl nazwy systematyczne soli, które można zastosować do przygotowania wodnego roztworu, aby zaobserwować świecenie się żarówki, czyli potrzebujemy sól, która jest rozpuszczalna w wodzie. Jeżeli przejdziecie sobie do tabeli rozpuszczalności, tutaj powyżej albo na początku filmu będzie podlinkowany link do tego filmiku, jak ją czytać, to możecie tam zauważyć, że tam są wzory sumaryczne, czyli literkowe. Więc najpierw sobie pozapisujemy te sole. I zaczynamy od wapnia. Wapń Ca leży w drugiej grupie na układzie okresowym pierwiastków chemicznych, czyli ma wartościowość 2. Siarczan 6, czyli SO4 z kwasu H2SO4, czyli ma wartościowość 2. Gdy mamy takie same wartościowości, nic nie zapisujemy. Tu mamy amon, czyli NH4. To całe to jest amon który ma wartościowość 1, węglan to CO3, który jest kwasu H2CO3, czyli ma wartościowość 2, to znaczy, że wtedy bierzemy to w nawias i dajemy dwójeczkę. Węglan, wapnia, no to znowu wapń, grupa druga, węglan, CO3, wartościowość 2, znów tutaj nic nie zapisujemy. No i teraz potas, azotam 5, czyli NO3, 1 to jest z kwasu HNO3, czyli też 1. OK. No i teraz jak sobie przejdziecie do tabeli, to jesteście w stanie odczytać, że węglan amonu oraz azotan 5 potasu są rozpuszczalnymi solami w wodzie. I podpunkt B. Zaproponuj tył, tył tego doświadczenia chemicznego oraz sformułuj wniosek. No to lecimy z tytułem Badanie przewodnictwa elektrycznego wodnych roztworów soli. I teraz mamy wniosek: sole są elektrolitami, ponieważ ich wodne roztwory przewodzą prąd elektryczny. Dziękuję wam serdecznie za uwagę i no i już